Witam drogich widzów. Tu jak widzicie jest wypalanie śmieci. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Moją kobietkę, Ewę, bo zawsze krzyczy, zapomniałeś. No nie widzicie, trzeba troszeczkę ogarniać. Mówi, same się nie zrobi. No, jest zajęcie. O. O, troszeczkę wieterku, nie zaszkodzi. No co, u mnie jest dobrze. Wszystko po porządeczku. Nie wiem, no, na łysego pogrzeb nie pojechałem, bo kto nie wie, czy to już nie żyje. Na teście dopiero niedawno to widziałem. Tak to jest niestety, życie. Ale mu kupina jest, żyć sobie. No, ostatnio widziałem Ewelinkę. Muszę wam powiedzieć, że jest masakra, normalnie masakra. Nie wiem, co ona planuje dalej. Ale jest straszny. Kolega mu do mnie dzwonił, mówi, że przychodził. On już na tunelu stała. Mówi, że się po prostu zwygał. Tak, taki feder od niej. Nie wiem, co ona planuje. Tam rzekomo mieli je tam jakąś stancję załatwić. Ale czy załatwili, czy nie, nie wiem. Ona dalej w parku urzęduje. Maharadze widziałem. Muszę wam powiedzieć, że byłem trochę szokowany. Czyściutki, ogolony, trzeźwy. To jest szok. A Staszek to nie wiem, gdzie może być. Też jest znik. No Martę to jest, 2 tygodnie temu też widzieli, mówi, że na Gdańskiej. Ale mówi, że też nie ciekawie z nią. No jak to faktycznie? No to chlanie. Gdyby tam była, to w środku była, czy miała być, nie wiem, co. Ile w tym prawdy. Ale widzieli na Gdańsku, podbijana, brudna. Co zrobić? Nie ma tego, to nikogo nie widzę. Pusto. A teraz jeszcze te wybory, ja to wczoraj tam posłuchałem trochę. Tam, w cyrku nie trzeba, wystarczy telewizor obejrzeć. Co się w telewizji dzieje. Wszystko idealne. Ja tam polityką się nie interesuję, bo tam kiedyś mówię, czy ty będziesz głosował, czy nie, to i tak. Ten, kto ma wyjdzie, to i tak wygra, i tak. Znaczy, tu mówię, widziałeś kiedyś grabie, żeby robili od siebie? Każdy do siebie. Się wybielają jeden przez drugiego. Ten zły, ten niedobry, tamten to, ten to. Tak jak było, tak jest cały czas. Nic zmian. To jest coraz gorzej. Jego ceny w górę. Kiedyś pamiętam, za 100 zł zeszedłeś do sklepu. No to, jak to się mówi w reklamówce, było widać. A teraz za 100 zł zajdziesz, to w kieszenie wsadzisz. I zastanawiasz się później, co ty kupiłem za tyle pieniędzy po prostu. A oni tam, o tu już, tu będę znosić, a to kombinacje alpejskie. A i tak, co ma być, to i tak będzie. Teraz też tych generałów najwyższych rangów, co się podaje do dymisji wszyscy. No to te źle, tamte źle, to niedobrze. A to przez tego, a to przez tego, a to bomba gdzieś tam, coś tam i kombinają. Jedno z drugiego, jak to mówię. Mówię co? U mnie wszystko dobrze. Dzisiaj tak, żeby nie było. Dzisiaj jest piątek. O, który? 13.
Bo tu, co niektórzy, to ja mówię, która data, to ja i tak nie wierzę, a to wiesz. Ja tu mówię, nie chcesz oglądać, przeszkadza, no to znajdź sobie inne zajęcie. A nie jest jakieś głupie, kurwa, komentarze. Jak ja mogę o kimś coś mówić, skoro chłopa nigdy nocy nie widziałem, nie wiem kto to, co to, a to, że ktoś coś powiedział. Można mówić różne rzeczy, ale to. A że to, a że to, a to tamto, a faktycznie później się okazuje w ogóle co innego. Ty, albo to ten gadał, a ja mi, to tak samo ja bym powiedział, ty jutro z panie pomarczowisz, nie, też uwierzysz. A to, szkoda nawet, kurwa, gadać. Ja tu mówię, te chłopy to są gorsze pleciuchy jak kobiety, gorsze. I tylko coś gdzieś usłyszy i to jeszcze, żeby to dobrze usłyszał, no to rozumiem. Ale to nie dosłyszy, poprzekręca, pododaje, a później się dziwi, ty, a ten to, a ten tamten. Ten oczy już siedzi, nie wie o co chodzi, tamten nie wie o co chodzi. Ty, albo ty tak gadał. No i tak, o, wychodzę później komedię. Ja sobie to powiedziałem, się nic nie wtrącam, nie interesuje mnie, to ma swoje życie. I oni sobie robią co, oni chcą, aby się kodomik nie wpierdzielał. Ja robię po swojemu i jest dobrze. A ten tu mówi, o, piję, po cichu popija. No. Popijam pewnie, codziennie walę, a co mi tam zależy. Ja to serce boli, jak ktoś pił, był podatny na wszystko, a tu naprawdę przestał pić i tego nie, a tu nie. O, to już z nim coś nie tak. Już coś trzeba go znowu podciągnąć, żeby zaczął pić, wtedy będzie w porządku. Żeby on był panem i władcą. No nie ma tak lekko. Każdy ma swój rozum. No ale nie powiem, no, byłem podatny, buchlałem. Jak to się mówi, każdy grosz się przydawał, a teraz będzie trzeba też zarobić. Chociaż nie mogę za ciężko robić, bo ten grosz uchrapnięty. No ale nie daję rady, już tyle robię. I zawsze te parę groszy, jak to się mówi, na chleb zawsze mam. Nie muszę stać, patrzeć, albo da, albo nie da. No widzicie, tak to jest niestety. Jeden myśli, że on już ten pije, a dam mu parę groszy, to już będzie wszystko zacielać. Będzie posłuszny, będzie robił wszystko. A tu nie. No tak to się odbywa. Nie, no na razie jest... Nie wiem jeszcze co zrobić. Może by coś nagrać, no ten sprzęt jest, coś tam ze sprzętem się dzieje, nie wiem co. A live będzie na pewno, przy świętami to na 100% zrobię. Coś tam zawsze się wymyśli. Ja tu mówię, jeszcze raz zaznaczam, komuś nie podoba, niech nie ogląda, bo to nikt nie w ogóle nie zmusza. Jakieś głupie teksty. No rozumiem, no chłopiec by ci mnie znał moje życie, co ja przeszedłem. Nie życzę najgorszemu wrogowi tego. Ale to, o, on obejrzy, oto, najmądrzejszy stary wsi, jak ja to mówię. I najpierw nie spojrzy w buzeku, nie spojrzy się na siebie, a później niech on do kogo się czeka, że ktoś, o, że piją, że o, denatura, pi... Ja powiedziałem, ja chciałem, to piłem, kogo to interesuje. Ale bo ci co tam, nie wiem, te narkotyki czy coś. Mnie to nie odpowiada, tego nie dotykam. A oni co tam robią, no to już ich problem. Nie mój. Ostatnio nie wiem, tam u tej mojej kobiety, chłopak też. Operację na serce miał, to robili operację i mózg przestał pracować. W ogóle tak mózgi, o i chłopa, no dziś się chowali. Ile? 42 lata. 42 chyba 33. Młody łepek. Niestety. Ale pozdrawiam wszystkich z Ameryki. Tam nie zapomniałem, bo tu z jedną rozmawiałem, też ze Stanów ona była. Z Niemiec.
pozdrawiam też z Gdyni. No i wszystkich znanych. A, w Zełku też pozdrawiam znajomych. No i co tu jest? No, jak widzicie, robię, bo zajęcie jakąś siarkę mam, ale mam. Na brak jedzenia nie narzekam, jest dobrze. Co, kto gada? Przestałem brać do bani na. Bo nie powiem, jak patrzyłem czasami na te, jak pisali, to myślałem, że z siebie wyjdę. A teraz, my to nie świadczy o mnie, tylko świadczy o nim. To, że on, to wszyscy na mądrzejszy, porządny. A później, o widzisz. A my cierpliwy ten kamień nie butuje. Ten to, a ten tamto. Sram to. Kogo to interesuje? Ja ci już nic żyć nie wtracę, tak samo nie chcę, żeby też moje wchodzi. Nie interesuje się, nie patrzy sami na siebie, ani na kogoś. Za mój poszedł, o ty, a bo tamten ty, bo ten pił. A co mnie to wchodzi? Co on za moje pije? Chce, to niech pije. No wcale to nie interesuje. Oni się interesują wszystkim. No jedni są tacy, że normalnie napiszę, a drugi tak jakiś, no nie będę wulgarnych słów używał. No to nawet nie wypada. No ale są tacy, że widzi, że dobrze wszystko u ciebie się dzieje. Wszystko do przodu, a to nie, to trzeba mu śrubę. Niech się doszukują dziury w całym. Także widzicie, nie chcę mi się rozmawiać. Dobra widzowie, będę kończył jak coś to. Nie wiem, no tego lewe to przy świętami na pewno zrobię. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się.